socjologiem, pracuję w Instytucie Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, a moja druga tożsamość to pozarządowiec, watchdog. Współpracuję głównie z Stowarzyszeniem Pomocy Dzieciom z Ukrytymi Niepełnosprawnościami Niegrzeczne Dzieci, ale również z wieloma innymi, które się zajmują sytuacją osób niepełnosprawnych i również robię projekty strażnicze. Także to jest też moje hobby, tego rodzaju badania, jakie Państwo będziecie prowadzić. I chciałam powiedzieć, że ja opowiem jakby w takich kilku częściach o tym, jak mają się badania społeczne do tego typu działań monitoringowych, jakie Państwo prowadzicie. Powiem ogólnie o badaniach społecznych, w tym o badaniach ewaluacyjnych, gdyż jest to taki rodzaj badań, o których na pewno Państwo słyszeliście i które tutaj mają wiele wspólnego z monitoringiem. O roli przygotowania badań, bo jest to bardzo ważny etap taki przygotowawczy, czyli to, czemu służy to dzisiejsze spotkanie. O tym, jak sformułować właściwe pytania badawcze i jak one się mają do pytań, które zadajemy potem w trakcie badań naszym respondentom. I bardziej szczegółowo omówię trzy metody, które Państwo będziecie stosować, czyli wywiady, obserwacje i korzystanie z danych oficjalnych. Na koniec powiem troszeczkę o rejestrowaniu obserwacji, bo to zawsze budzi różnego rodzaju wątpliwości i jest bardzo kłopotliwą czynnością. I trochę o kwestiach etycznych, bazując na tym, że Państwo również macie swój kodeks dotyczący działalności strażniczej. Zacznę od badań społecznych w ogóle. Jaka jest różnica między badaniami społecznymi a monitoringiem, jak Państwo sądzicie? Badania społeczne zakładają niezmienialność badanego obiektu czy społeczności, czy danej rzeczy, którą badamy. Natomiast monitoring, no tutaj zakłada tak w swoim założeniu, że będziemy wyszukiwać nieprawidłowości, które będziemy się naprawiać, tak? Można tak powiedzieć. Może monitoring też się kojarzy z bardziej dynamicznym ujęciem, czyli że porównujemy na przykład, jak się pewne rzeczy zmieniają w czasie, tak, że bardziej śledzi się dynamikę pewnych zmian. Ktoś ma jeszcze jakieś pomysły na to, jakie różnice mogą być? Monitoring dotyczy nie tylko działalności strażniczej, więc to może być trochę tutaj też poszerzenie Państwa wyobraźni. Zgodne z założeniami się też w monitoringu? Czyli zgodność z takim stanem idealnym, prawda? Że patrzymy, czy to odpowiada temu, czemu miało służyć, czyli bardziej to dotyczy konkretnych interwencji. Ja bym powiedziała, że podstawowa różnica dotyczy celów, czyli monitoring prowadzimy właśnie tak, jak Kasia podpowiada, żeby sprawdzić, czy to, co jest, odpowiada temu, co miało być, a badania społeczne dotyczą przeróżnych rzeczy. Czy można sobie wyobrazić monitoring bez badań? Kto uważa, że nie? Że trzeba badać. A kto uważa, że może być monitoring bez badań społecznych? Bez przeprowadzenia. Można postawić kamerę w miejscu i zaglądać w jedno miejsce. Można. Chociaż to już jest badanie, prawda? To już jest. Obserwacja jest badanie. Obserwacja nawet za pomocą kamery już jest rodzajem badania. Ja bym powiedziała, że raczej nie bardzo. To znaczy monitoring zakłada zbieranie danych, czyli rodzaj badania. Zawsze się z tym wiąże. Mogą być bardzo różne metody. To nie muszą być typowe badania, tak jak się nam kojarzy, badania społeczne. Często utożsamiane są z badaniami ankietowymi, więc mogą być różne metody, ale raczej monitoring zakłada, że gdzieś się te dane, nawet jeśli ustawimy kamerę, to ona rejestruje obraz, czyli te dane sobie jakoś tam ściągamy. Ktoś to potem ogląda, ktoś to analizuje. No to dobrze. A w takim razie, czy mogą być badania, które nie mają użyteczności praktycznej? Oczywiście. To jest to, co naukowcy mówią najbardziej. Czyli badania społeczne generalnie, przedstawię Państwu taki podstawowy podział, który każdy socjolog zna na wyrywki, ale on może być przydatny później w naszym działaniu. Bardzo powszechnie jest podział na metody ilościowe i jakościowe, czyli badania ilościowe, badania jakościowe. Socjologowie wręcz się specjalizują. Jak ktoś nie lubi matematyki i statystyki, to mówi, jestem socjologiem jakościowym. A jak ktoś bardziej taki jest właśnie obliczeniowy, to mówi, jestem ilościowy, brzydzę się tą psychologiczną stroną badań społecznych. Więc to jest taki podział wewnątrz branży. No, ilościowe, wiadomo, polegają na tym, że pozyskujemy dane liczbowe, robimy analizy głównie statystyczne. Państwo też będziecie prawdopodobnie mieć dane ilościowe, przynajmniej jeśli chodzi o informację publiczną, ale również dane jakościowe. Czyli to są takie badania, które są bardziej nastawione na zrozumienie. Ale ważniejszy podział z naszego punktu widzenia to jest podział na badania czyste i stosowane. Czyste badania to są badania teoretyczne. One mają tylko cel poznawczy, czyli można sobie różne teorie socjologiczne budować, sprawdzać, zupełnie tego nigdy nawet nie odnosząc do rzeczywistości, weryfikować sobie czy formułować różne hipotezy. A badania stosowane
są czymś więcej niż tylko empirycznym sprawdzaniem hipotez. To są badania, których celem jest wprowadzenie jakiejś zmiany, tak? Zbadanie praktycznego problemu. I one bardzo często się nie odnoszą do żadnej teorii. Na przykład badania, które Państwo będziecie przeprowadzać, w zasadzie mogą się obyć bez teorii. A jeśli już, to byśmy szukali teorii społeczeństwa obywatelskiego, teorii demokracji, jakichś teorii średniego zasięgu dotyczących partycypacji obywatelskiej, ale w zasadzie chyba nikogo z nas specjalnie te teorie nie interesują. Bardziej nas interesuje to, czy to, co się dzieje w naszych gminach, jest tak, jakbyśmy chcieli, jak było zakładane. Więc ma czysto taki praktyczny charakter ten rodzaj badań. Bardzo szczególnym rodzajem badań stosowanych są badania ewaluacyjne. Wspominam o tym dlatego, że dużo się w Polsce mówi o tym, a mało jest osób, które się uważają za specjalistów. Na pewno Państwo, kończąc ten projekt badawczy, w który w tej chwili wchodzicie, na pewno będziecie dobrymi specjalistami od ewaluacji. Badanie ewaluacyjne to jest wszystko, co dotyczy oceny pewnego rodzaju programów społecznych. Czyli jeżeli następuje jakaś interwencja w naturalny przebieg pewnych procesów, na przykład ludzie piją, tak? Piją, pili i będą pić. Wprowadzamy jakieś programy antyalkoholowe, mające na celu też zapobieganie uzależnieniu narkomanią i tak dalej. Jest określony fundusz, z którego się finansuje ten program. To jest to konkretna interwencja społeczna, czyli urzędnicy czy społeczności lokalne interweniują w naturalny bieg zdarzeń. Zamierzają zapobiegać pewnym patologicznym zjawiskom. Czyli jest pewna interwencja i po tej interwencji spodziewamy się, że te zjawiska nie będą już przebiegały tak, jakby przebiegały bez interwencji. Czyli mamy nadzieję na zahamowanie pewnych patologii. I to są badania ewaluacyjne, o których jeszcze za chwilę parę słów powiem. Nasze badania będą badaniami terenowymi. Badania terenowe to jest taki rodzaj badań, który się prowadzi w naturalnym środowisku, czyli w odróżnieniu od badań w jakichś warunkach sztucznych, laboratoryjnych, prowadzonych za biurkiem. Badania terenowe zanurzamy się w naszym środowisku lokalnym i patrzymy, jak te zjawiska zachodzą tam, gdzie one zachodzą. I cechą charakterystyczną tych badań jest elastyczność, czyli jak podejmujemy badania terenowe, to właściwie nie jesteśmy w stanie wszystkiego przewidzieć. Nie wiemy tak dokładnie, co nam wyjdzie w tej obserwacji, co jeszcze nas zaciekawi, o co jeszcze zechcemy zapytać w wywiadach. Jest pewna otwartość w tych badaniach. I też charakterystyczne jest to, że dane są zbierane i przetwarzane w sposób ciągły. Jak zaczniecie Państwo obserwację czy wywiad, to nie będzie tak, że teraz zbieramy dane, a potem sobie przetworzymy. Te dane będziecie przetwarzać w swoich umysłach na bieżąco i one, to przetwarzanie będzie też wpływać na sposób zbierania kolejnych danych. Także to jest proces ciągły, przygoda, którą Państwo zaczynacie właśnie w terenie. Tak jak mówiłam, badania ewaluacyjne dotyczą skutków interwencji społecznych, ale nie zawsze dotyczą skutków. Czasem ewaluacja dotyczy samych interwencji. I Państwo też będziecie mieli tego przykład w swoich badaniach. Będziecie analizować również same gminne programy. Czyli będziecie patrzeć, czy to jest trafny program, czy on odpowiada na potrzeby tej gminy. Niezależnie od tego, czy on odniesie pożądany skutek, będziemy również analizować sam program, tak? Po czym poznać, że program odniósł sukces? Po skutkach jest. Po skutkach, tak? Czyli jeżeli zostaną osiągnięte cele, tak? Czyli to jest podstawowe kryterium sukcesu, prawda? Czy został osiągnięty deklarowany cel? Czyli patrzymy, co jest celem programu i oczywiście teraz jakie konkretne kryteria. Możemy spojrzeć, jeżeli w celach na przykład było, że to jest obniżenie jakiegoś wskaźnika, możemy sięgnąć do wskaźników urzędowych, które są gromadzone przez Urząd Gminy i możemy zobaczyć, czy się na przykład zmieniły wartości tych mierników. Ale możemy również patrzeć, czy ten program osiąga cele na podstawie dużo mniej uchwytnych mierników. Właściwie jest tutaj duża dowolność, dlatego że to Państwo będziecie interpretować wyniki swoich obserwacji. Jak pójdziecie na jakąś imprezę trzeźwościową, to nie będziecie mieli mierników gotowych, tak? Tylko wtedy będziecie się posługiwali swoją interpretacją, swoim rozumieniem tego, co widzicie. Zobaczycie na przykład, że tam ludzie w krzakach siedzą i piją piwo, tak? I sobie podrygują przy muzyce trzeźwościowej. Będzie to dla Was informacja, że ten program trochę chybia celu, tak? Więc to jest jakby bardziej taka arbitralna metoda mierzenia efektywności tego programu. Ale tak czy inaczej, przystąpienie do takich badań wymaga starannego przemyślenia. Czyli najpierw należy jak najwięcej zainwestować, wsiąść po prostu i pomyśleć, przygotować się do tych badań, tak żeby wiedzieć, czym się będziemy kierować i ku czemu zmierzamy. Wspomnę jeszcze, że czasami się uważa, że badania ewaluacyjne mają wiele wspólnego z eksperymentem. Dlatego, że jest pewne zjawisko, tak? Załóżmy, że jest to alkoholizm, czyli ja to tutaj ująłam jako wstępny pomiar zjawiska X. Potem następuje interwencja, czyli wdrażamy program przeciwdziałania alkoholizmowi i spodziewamy się, że ten poziom tego zjawiska
ulegnie zmianie. Na ogół się spodziewamy w przypadku patologii, że wskaźnik ulegnie obniżeniu, a w przypadku zjawisk korzystnych, że oczywiście wskaźnik ulegnie podwyższeniu. Czyli tutaj zakładamy, że ten kolejny pomiar będzie korzystniejszy w sensie oceny korzyści społecznych. I można powiedzieć, że to jest podobne do eksperymentów, czyli tak jak jest jakiś pomiar, potem się stosuje bodziec i bada się, czy on trafił w zapotrzebowanie, czy wywołał jakąś reakcję, czy nie. W prawdziwych eksperymentach najczęściej dobiera się grupę eksperymentalną i kontrolną. My oczywiście nie mamy możliwości, żeby naszą gminę sklonować i w jednym przypadku wycofać ten program, a w drugim, żeby on sobie działał. Ale o tym warto wiedzieć, że tak naprawdę w prawdziwych eksperymentach, żeby ocenić wpływ naszego bodźca czy naszego programu, to powinniśmy mieć porównanie do warunków, kiedy ten bodziec nie zadziałał. My tego porównania nie mamy, w związku z czym musimy być jeszcze bardziej uważni w naszych badaniach i patrzeć, czy na pewno ten efekt końcowy wynika z działania programu, a nie na przykład z tego, że no nie wiem, nagła prohibicja została wprowadzona w Polsce, albo nie wiem, akcyza na alkohol poszła w górę czy w dół, że jakby trzeba być czujnym też na wszystkie te konteksty, żeby móc właściwie interpretować to, co zaobserwujemy. Warto też wspomnieć, że mogą być pewne niezamierzone konsekwencje i możemy koncentrować się na tym zjawisku X. Interwencja następuje w postaci programu społecznego, potem badamy to zjawisko X, ono się mogło zmienić i inne rzeczy również mogły się zmienić. Możemy się na przykład spodziewać, że w wyniku wydawania zezwoleń przez gminy na sprzedaż alkoholu rozkwitnie korupcja, że to każde zezwolenie, każde objęcie czegoś jakimś koncesjonowaniem sprzyja korupcji, więc możemy również tutaj się przyglądać, czy jakieś inne efekty tego programu nie będą przez nas zaobserwowane.